Witajcie. Dzisiaj taka akcja troszeczkę dziwna, nietypowa, bo jak pamiętacie, tutaj był zatorek jeden taki, ten czerwony. No już go nie ma. Ja nagrywałem tutaj tę całą akcję właśnie z przenoszenia maszyn. Słuchajcie, tutaj było przenoszenie właśnie tego pługa, tej glebogryzarki. To zmieniało po prostu miejsce, fajnie tam zaczepiałem i tak dalej. No fajna taka akcja była, ale niestety no nie nagrały się filmy, słuchajcie. No takie cuda też się po prostu zdarzają. Nagrała mi się druga część dopiero tego filmu, kiedy to już było praktycznie wciągnięte na lawecie i to Wam zaraz po prostu tą drugą część pokażę. W każdym razie, no szkoda, bo fajnie tutaj po prostu to wszystko wyglądało. Akcja bardzo fajna. No słuchajcie, zetorek pojechał do kolekcjonera z Poznania. Umówmy się, nie będę mówił dokładnie, ale bardzo się cieszę, bo trafił w dobre ręce. To jest bardzo, bardzo ważne. Także mam nadzieję, że za jakiś czas zobaczymy go na którychś z lotach, a to byłoby super. Także to taka informacja. Druga sprawa, no to widzicie, sprzętów powolutku ubywa. Także będziemy tutaj po prostu troszeczkę to wszystko zmieniali, ale to zobaczycie wszystko z czasem, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie się miało. Co jeszcze tutaj takiego chciałbym Wam powiedzieć? No ten zetor w tej chwili też zaraz go będę jakoś tam szykował. Zobaczymy, bo projekt jest taki, że albo po prostu zabiorę mu tutaj te kółka, zabiorę mu tam po prostu takie jakieś ciekawe rzeczy i po prostu wywalę go na złom i tyle będzie z tego zetora, bo no nie chcę go po prostu dotrzymać. Bocian to nie jest ciągnik, który po prostu jakoś darzy jakąś specjalną sympatią. No niestety nie umiem tego wytłumaczyć, ale tak to po prostu jest i nie będę się z tym kłócił. Tak sytuacja wygląda. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj odnośnie tego wyniknie. Co? Są jeszcze po prostu maszyny. Teraz jest jesień, znaczy jesień, jest zima właściwie, ale taka pogoda jesienna, może nawet wiosenna, więc to troszeczkę lepiej po prostu tutaj widać, bo to widzieliście, niektóre maszyny były pozarastane, jak ja to wystawiałem. Tu na przykład patrzę, ten pług jest fajny. Unia Grudziądz, 71 rok, czy 75, nie wiem, nie widzę tutaj tego, ale w każdym razie jest fajny pług, niepospawany, niepogięty, także takie coś też będzie do sprzedania. Zobaczymy to wszystko. Słuchajcie, kolejna sprawa, szykuje się jeszcze, bo ceny złomu poszły w górę, więc prawdopodobnie Anna pojedzie na złom, bo na złomie bardzo dobrą cenę zaoferowali, no i być może właśnie też talerzówka też wyjedzie, bo mówię, to jest tak, nie wiem, między 1,5 a 2 tony na pewno. To jest kawał klamota, naprawdę ciężki. I tutaj dużo rzeczy po prostu tam, jak to będzie na złomie, będzie można sobie z niej pozyskać. Z kolei po prostu też myślę tutaj o ramie, bo rama to jest naprawdę ogromna. Tutaj po prostu udźwig jej jest naprawdę potężny, także nie wiem, co z tym będzie, ale to mniejsza z tym. Nie będę się tym zajmował. W każdym razie pokażę Wam drugą część tego filmu z momentu załadunku. No szkoda, że tak krótko, bo chciałem, żeby to troszeczkę lepiej wyszło, ale no widzicie, nie wiem, jak to się stało, że ten przycisk się włączył. Widziałem, że jest nagrywanie, ale po prostu film się nie nagrał. Nie wiem, czy to wina kamery, czy po prostu w momencie połączenia z komputerem coś się po prostu wydarzyło. Tego nie wiem. To słuchajcie, jeszcze Wam przypominam, jakby ktoś potrzebował błotniki do 25 do Ursusa, no muszę powiedzieć, że on tutaj tą płaszczyzną bardzo ładnie wygląda i co ciekawe, zobaczcie, oryginalne lakierowanie niebieskie, więc one po prostu, to co było podejrzenie, że były, to były te niebieskie Ursusy, one były bardzo, bardzo rzadkie, ale jednak były. Także fajnie po prostu, bo ten kolor będzie można sobie, gdyby ktoś chciał takiego niebieskiego Ursusa, to zobaczcie, tutaj odświeżyć ten kolor i naprawdę po ralu można dojść bez problemu, co to jest. Wzmocnienia, wszystko tutaj po prostu taki tylko nalot rdzy, nie jest to tragedia. Tutaj tylko dołem, tu sobie to wyciąć, porobić, bo to naprawdę mocne rzeczy są, to nie jest jakiś tam papier i błotniki będą całkiem fajne. Ale to tak na marginesie. Przy okazji jeszcze sprawdzałem, bo jeden z Was pytał mnie o kierunki aluminiowe. No niestety ja tutaj mam wszystko takie żelazne. Nie znalazłem. Myślałem, że mam coś tam znajdę z tych aluminiowych, ale niestety nic nie znalazłem. Także niestety ten temat się nie uda. No tyle w każdym razie. Na razie piękna wiosna, piękne przedwiośnie, coś fantastycznego.
Także ja się cieszę już, że dosyć tej zimy, bo naprawdę miałem jej serdecznie dosyć. I teraz zacznie się wreszcie ciepło, fajnie i przyjemnie. A teraz zapraszam Was do tej części filmu, gdzie następuje załadunek Zetora na lawetę, a resztę sami zobaczycie oczywiście. Także tu trzymajcie się i zapraszam do oglądania. Cześć! No spokojnie, bo to kurde. Idzie dobrze po tych, czy nie? Bo ja teraz nie widzę nic. Zawsze lekką robotę szukam. Zawsze. No choć będziesz kręcił, a ja będę pchał. Lekką robotę szukam, zawsze będziemy. A weźcie za sprychy. Za sprychy? A gdzie go nie wepchniemy, go trzeba tam kręcić. Idziemy. By się odpalił z kabelka i a jak? Jesteś na prosty, Sławek. Ja? Jesteś na prosty. No jeszcze po prostu nie. No jeszcze 10 centymetrów. Jeszcze. Już będzie łatwo, no. Dobra. Fajnie. No już jest. O, już jest lepiej. Tak. Teraz go puścimy tutaj i odpali. Woda leci? Olej, wiesz co, zaraz weźmiemy ten... A nie, to jest olej. To nie jest olej, to jest woda. Jak? Woda z olej. Woda, bo przecież... Czy co tam jest? Woda, skóry. Słuchajcie, który to jest rok? 50, nie? 50. O, już nie pamiętam. 50, no. To ile on ma teraz? 72 lata. No kurde, prawie tyle co ja, no. No, jedzie, słuchajcie, do nowej kolekcji. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę wspaniała sprawa. Oby służył, cieszył oko, garaże i zloty. Trzymajcie się, chłopaki. To tyle na dzisiaj, moi drodzy, taka szybka akcja, jeszcze przejedziemy się kawałek 60, a tymczasem jeszcze tutaj zasłonię ten wjazd. O. Dobra, jest, idziemy palić 60. Także taka szybciutka akcja, no. Widzicie, sprzęty znikają po kolei. No niestety, takie życie jest. Jak sobie to wszystko pójdzie jak trzeba, to Wam zrobię filmik, o co chodzi i na co się zanosi. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!